Halutkowie, witam was ponownie w Two Worlds. Wychodzimy obecnie z... Nie wiem jak to nazwać. Z kręgu bólu, o właśnie. Tak to powinienem nazwać. Co, odpalimy pochodnie, bo to jest ciemno jak cholera. No, jest w ogóle zablokowana skrzynia. I wychodzimy. Musi udać wyżej albo tutaj. Zacząć jest tu. A, czyli tutaj jest... Arena, okej. Okay. Udajmy się zatem wyżej. That axe, you carry it well. I have a good feeling about you. O, ja go chyba sprzedałem. Thanks. I wanted to talk to you about Azar's grandmother. She visited Azar at the guild just a few days before the incident. Meaning? I'm not quite sure, but this is only the first incident we've had happen outside these halls. Meaning? This location was one of the first buildings in Hatman Dor, and the site of our first true victory against the Necromancers. As much as we think of it as our home, it's easy to forget that we are standing guard as well. You mentioned other strange occurrences. Equipment jumping off tables, armor and weapons coming to life. It's as if our home is trying to kill us. With Azar still recovering, I need someone to help me put an end to this quickly. If the power in these halls is growing, we may not be able to stop it later. What do you need from me? No właśnie, the axe you were given was designed to repel magic. Take it with you to the memorial hall beneath the guild. No one has been down there since the incident. Report your findings to me. No dobra. Użyj broń w sali pamięci w podziemiach. Serio? Muszę? No tak, bo teraz... Ups. tak, ja bym ci to powiedzieć, nie mam tego topora już. Ups. Ojojojojoj, będzie źle. Mam nadzieję, że nie będę musiał wczytywać całej gry. A jeżeli nawet to ten... To już bez was to zrobię. To nie tu. To jest ta skrzynka. Gdzie jest ta pamięci? Chwila. Zero. Aha. I wyżej? One są tylko zejścia na dół. Tu jest pod arenę. Dobra, zobacz, może gdzieś tutaj to jest. Nie, tutaj tylko idę wokół. Tu jest do góry, tu jest do góry. No to tutaj jest na dół. Tu jest zejście na arenę. A, tutaj jest. Wow. Welcome, mortal. Tell me something. Are you a god? No. Then you will die. I'd like to change my answer. Dobra, chwila, spokojnie. Each day I grow stronger. What are you? Resurrection. Nawiedzony hełm, tak? No i co? That weapon hand built to level the playing field. I'll pry the flesh from your miserable bones. Spróbuj. Hmm.
ołtarz sobie skorzystamy. Sala pamięci wydaje się być teraz pusta, tak? Nie to. Zero. I sobie ze wszystkich sił próbowałem nie zajść, ale w końcu rozpłynęła się w czerwonym mgle. Rozważny musi się o tym dowiedzieć. Aha, czyli nie muszę mieć tego topora. Całe szczęście. No tak, to by było tak lekko niezręcznie, prawda? Przecież go rozłożyłem na części. Dobra, pogadajmy z nim. The weapon works, but I'm not sure it's gone for good. A small victory nonetheless. Vigorous has been anxious to find out. Speak with him if you feel well enough. No spoko, jasne. How'd she do? The weapon is well crafted, but not enough to kill it. It recognized the difference, though. That means I'll have to build something more powerful from scratch. Keep the one you have. Consider it a gift. Thank you. I'll get back to work. See me later if you need to pick up some supplies. Na teraz bym chciał. I have to build something more powerful than my last piece. No. A, dobra. Skoro chyba nie to. Tak, skończyliśmy zadanie. Mamy jeszcze rozkładające się szkielety, tylko zadanie dodatkowe z gildii nekromantów. Zamknięte magiczną skrzynią, tak? Nie, to jest w środku. A chciałem z tobą jeszcze porozmawiać na ten Vigorous temat. Has already begun working on an improved weapon. Let's hope the Veritar we need doesn't attract the attention of the city guard. Thank you again for everything you've done. I haven't done very much. Fighting monsters in small spaces never becomes less dangerous. Learn to take a little credit. No jasne. I'm just glad I could help. Any word from the Mage's Guild? Only that she was dead before you killed her the first time. We learned that Azar's grandmother came to live with them only a few months ago. We contacted an embalmer working in funeral home last meeting, who says that her internal decomposition suggests she's been dead for over a year. No to niezły miał trupa. That either she was being controlled by a powerful necromancer, or worse. All I know for certain is that the deaths here in the guild are connected to her visit with Azar. Have you told any of this to Azar? I wouldn't know where to begin. His family has already suffered enough loss. Do you think the information would help? I'll find a way to tell him. No dobra. Thank you. Posłanie, there's little else to do until we have more answers. I'm going to keep looking. Have you spoken with Azar? Just wait. Nie. Aaaa, nie mogę tego. Ciekaw, wiesz co, chcę potem sprawdzić na necie to zadanie. Dobra. Nie boję mnie głowy. Szukam zatem Azara. Troszeczkę się pobawimy tutaj w te misje poboczne. To jesteś, hej. Hi. There you are. My son, Azar. He sent me to come find you. He needs your help. What happened to him? No, he started feeling ill. He collapsed. At first I feared he was suffering from the same condition as my wife's recently deceased mother. But I can't be certain. Where is he? At home. In bed. Rozumiem, że to zły. Bardzo zła informacja. To są listy od Rezy. No, skorzystamy z teleportera. Czesnodar. I ruszymy do jego domu. Wolałbym, żeby to był dzień, wtedy mógłbym jeszcze zajrzeć do sklepów, ale. Jest tu? Nope. To musi być zatem tutaj.
A, miksturkę. Miksturka. Ej. I hear you're a guild member now. That makes us brothers. Thanks. How are you feeling? That's actually what I wanted to talk to you about. Go on. Before I died, the last thing I remember seeing was my grandmother biting me on the leg. I thought it was just a dream. Until I found the mark this morning. I fear for my family, my friends. I won't allow myself to become a monster like my poor grandmother. The guilds learned that your grandmother died long before she came to visit you. Her body was being controlled by something very powerful. And whatever it is, it was responsible for everything that's happened, for awakening the creature in the memorial hall. And that only means that whatever is making me sick also makes me a liability. We both know what's happening to me. Ja nie muszę go kurde zabić. What will happen to me if you leave me here in my bed, at home with my family? Zahar, don't ask me to do this. I'm simply asking you to do what you feel is right. Then I need you to trust me. But I need you to come with me back to the guild. You've saved my life once already. It'd be foolish not to trust you now. I'll be right behind you. Dobra, porozmawiaj z tym w bracie. No dobra. Czy mogę cię ukraść? Z go wyjść. Dobra, wyjdziemy górą. Nie, jestem na dachu, hura. O, dosyć niepokojące. Dobra, wiecie, zostawimy sobie tą platformę teleportacyjną. Przybrać, bo tam chyba nie ma w ogóle teleportera. Ja też czasami mogę chcieć, wiecie, tam wrócić. Najpierw sobie pobiegniemy na spokojnie. Może jeszcze coś ciekawego spotkamy, ale to z tą babką to była aż zbyt nazwę przerażającą, muszę przyznać. Że odpocznie troszeczkę. O. I just wanted to thank you for the help. I was just passing by. Then we were quite fortunate. It's hard to imagine it could have been much worse. Here, take these. Consider it a gift. What are no, dzięki. My grandparents' wedding rings. They have to be worth something. Family seems important to you. I can't. No, właśnie. The importance of these rings faded with the people who wore them. Thank you again. No, dziewczyno. Pieśń babki, pieśń dziadka, tak? Siła woli, dobry dla maga. Znaczy na kamienie, żeby można było wrzucić. Interesujące. No ale cóż, jak już dała, no to nie powiem nie, tak? Chociaż wolałbym powiedzieć nie. Nie mam tutaj serii teleportera żadnego. Trzeba się przyjrzeć do okolicy. Chyba twórcy zapomnieli tutaj dać jakiś teleport. No cóż, trudno. Teraz skorzystam. A właśnie, dzięki temu... A, możemy to podnieść. Świetnie, będzie można się tutaj teleportować. Także mam tego sporo. A teraz udajmy się i porozmawiajmy z tym panem. Is everything all right? I spoke with the Tsar. He's convinced that whatever force was controlling his grandmother might be affecting him as well. I feared this as well. I'm faced with a tough decision. Azar is attempting to make it for you. He asked me to end his life. And you? I think I can save him. Whatever you feel is necessary. Is he with you now? He was here a moment ago. I should make sure he's all right. Dobra. Ugryźmy na przechodzenie Azara. 8 metrów, to co, na zewnątrz nie jest teraz? Jop, jest. Dobra, ja się zapiszę, żeby przypadkowo gra mnie nie wywaliła. Jak to ostatnio ma w zwyczaju. Are you alright? I think so. What can I do to help? I just need you to come inside and relax.
If whatever affected your grandmother has been passed on to you, just being here should be enough to draw the creature out. I hope you're right. Do what you need to prepare. No dobra. No dobrze, się do gildii, więc od razu idziemy za nim. Może tego stwora. It feels nice to be home. How are you feeling? One of my molars fell out on the way here. I was hoping the mages might be able to use it to discover what's happening to me. But they've already kept your grandmother to study. Hang on to it anyway. My grandmother wasn't exactly known for her smile. I know what you're trying to do. Good luck, my friend. Azar says you have a plan? Azar's grandmother awoke the creature somehow. Meaning? If Azar is suffering the same sickness as his grandmother... Then you'll need this. Vigorous has made some... improvements. Vigorous, tak? Give him my thanks, then. I think it will mean more if you're successful. Are you ready to see this through? Dobra, zróbmy. I'm ready. Then go finish it. Ząb, przymiot, arcydzieło. Sulejmana. Znaczy, co to jest? Venom Basilard. Mamy kamyk. Brzmienie elektryczne. Chętnie sobie to zabiorę. Śmieci chłód. Ile są te obrażenia elektryczne? 3 śmieci. Mało. Dobra. Sala pamięci była na dole. No ale są te zwłoki tutaj. O, chwila, coś mogłem przez chwilę. Z niej przyjmę ząb. Serio? Dobra, nie spodziewałem się tego. Jakiś amulet? No, ej. Bohaterze, zabierz mi to. Może... trafienie? Ostatnia wola. Co to jest? Ostatnia wola i testament. Ja, Livid Irfan, przywódca gildii bractwa, zamieszkałem w Hadmalurze, będąc w pełni władz umysłowych i potwierdzam, że niniejszym dokumentem to moja ostatnia wola i testament. Moje zwłoki mają spoczynek w komnatach bractwa między... O, zlecam spłatę moich długów, kosztów, bla 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 bla. Połowę mojego majątku oddaję swemu następcy potwornego, bla bla bla. Mój majątek to 500 sztuk złota, kostur nekromanty. Przygotowanie samego przywódcy. Myślę, mojego majątku oddaję wszystkim moim dzieciom. No proszę. Reprezentacja w gminnych planach wzrosła. Dobra. Zapiszmy. I chodźmy do sali pamięci. No, dzień dobry. You were expecting someone else? You've brought me the key. He's upstairs. Bring him to me. I think he's fine where he is. I'll wear your flesh like a blanket. Then do it myself. Let's get this over with. Dobra. Gnięcie. To jest słaby. Oni mi nic nie robił, kumacie? Oni mi ja wtedy
przecież nic nie robią, ledwo co? Dobra. Zabierzmy rzeczy z tego demona. Szczytnik. Hist aur. Ampułka z krwią. Szczytnik? Co? A, do ulepszania tarcz. No proszę. No i pięknie, udało się. Pokonaliśmy potwora. Możemy się na spokojnie udać na górę. Wyglądaliśmy tak, że tego trupa sprawdziliśmy, co było w ogóle interesujące. Nie tutaj, tylko tędy. Zawsze się to mylę. I mi się wydaje, że... Hazar? What happened? Something came out of him. I've never seen anything like it. Is he? This time? I'm afraid so. May his triumphs be praised. His failures forgotten. He was a warrior, a brother. Co się stało? Fear in his heart. May his memory live on in his friends and his family. So say we all. Miksturki, trochę kasy, ale co się... Hazar. He's gone. Is it finished? Where did he? You misunderstand. He passed away. Whatever monster you face down there, if what the mages say is true, he was probably dead long before. No proszę, czyli też był martwy. At least his soul has been set free. Then I've succeeded. And we appreciate it. Go and rest. I think we could all use some time to move on from all of this. No proszę, czyli... On zginął. O, w końcu z nim mogę handlować. Rzecz łuku. Siła woli plus 2. Ale zobaczcie, większość tych kury zbroi jest taka, że nie mogę używać z nimi łuku, co mnie autentycznie bardzo niepokoi. Ponieważ ja opieram się na łuku. No i dlatego, kurczę, szczerze mówiąc, nie mogę mieć innej zbroi niż tak naprawdę ta. To jest takie trochę... nie powiem. Dobra, sprzedam ci twoje arcydzieło, nie jest ono mi potrzebne. Wyciągnąłem z tego kamień, który chciałem. 5 tysięcy. No ja w ogóle mam 30 tysięcy kasy, nieźle. Ale zastanawiam się, czy kupić ten hełm i po prostu nie wyciągnąć sobie tego siła woli plus 2. Plus 1. 5 tysięcy. A, dobra, wezmę to, wyciągnę z tego kamień. Kamienie nie są akurat potrzebne. Na pieśni nie posprzedaję, nie są mi tutaj potrzebne, przynajmniej nie te. Nigdy nie zaśmiecają. 8, 7. No to są zawsze tam jakieś tam drobne, które uzyskam. Wytrzymałość i odporność. Te pierścienie zostawię. Rzemiosło. Wyciągnij kamień. Zniszcz. Zniszcz. Tak, ja wiem, niszczę to, bo to mi nie jest tak naprawdę potrzebne. Nie korzystam w ogóle z tego. Kurs arcymaga eksperta. Różdżka Irfana. Nie jest mi to potrzebne. Zamiast te kostury arcymagów, one są fajne. Mogę nawet go ulepszyć. Niech ma. 400 drewna tak w ogóle. Ulepszymy sobie tą zbroję troszeczkę. Czyli 13, 36.
Chciałbym... Tak, wiem. Chciałbym, żeby ona była jak ta, 30, 60, 70. Przynajmniej te 30. No ale cóż, na razie będziemy chodzić cały czas w tej zbroi. To jest 36 plus 33, no to już jest 60. Czyli to jest 13, 8 to jest 21, plus 8, 29, plus 6, 30, 35 gdzieś tak? To de facto ZNZF jest lepszy od tej zbroi. No muszę sobie skupić jakąś lepszą skórzaną zbroję, no ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia, hej!